Cześć, z tej strony Scarlett, witam was serdecznie na kanale Game Scarlett i zapraszam was na kolejny odcinek z Planet Zoo. Ja powinnam trochę zmienić nazwę tej serii, być może to zrobię, trochę już kombinowałam w tym temacie, ale nie do końca mi wyszło, dlatego że już mamy naprawdę wielkie zoo, no już nie jest i nie ma w sumie nic wspólnego z jakąś franczyzą Australia, coś tam pierdu, tylko jest czymś zupełnie innym niż było na początku, ale w momencie, kiedy je zakładałam, nie przewidywałam, że ono się aż tak rozrośnie, ponieważ nie wiedziałam, jeszcze wtedy nie miałam nowego sprzętu, w sensie nowego komputera i nawet teraz jestem cały czas zafascynowana, że mam ultragrafikę, już naprawdę wielkie to zoo jak na mnie i dalej mogę sobie swobodnie tutaj grać, nic mi się nie ścina, nic mi się nie dzieje, jest pełen komfort i pełen luz, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Czy coś jeszcze chciałam wam powiedzieć? A, wiem! Słuchajcie, jest taka sprawa, ponieważ jeżeli w momencie, kiedy na tym kanale wybije 10 tysięcy subskrypcji, a na moim głównym kanale Scarlett 110 tysięcy subskrypcji, będziemy mieć specjala w postaci 10-godzinnego live'a, który będzie live'em z różnych gier. On prawdopodobnie będzie się odbywać na moim głównym kanale, ale będę pogrywała w różne gry i tam będzie też zapis tego live'a. Dodatkowo będzie też rozdanie i na rozdaniu na pewno będzie Planet Zoo albo Planet Coaster. To prawdopodobnie będzie do wybrania przez was albo jakakolwiek inna gra, którą byście chcieli na kanale, ale będzie też rozdanie z The Sims. Nie umiem wam powiedzieć konkretnie, co będzie z The Sims, jakie to będą rzeczy. Prawdopodobnie fajne. Nie umiem wam powiedzieć, dlatego że wiem, że będę miała tutaj wsparcie ze strony EA troszkę z grami od EA, ale no nie jest to jeszcze doprecyzowane, więc wiecie. I no, po prostu wbijajcie subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, bo będzie fajnie i no i to też jest taka jakaś fajna liczba. Ja nigdy się nie bawiłam w takie dopraszanie się o subskrypcję, o łapki, bo to dla mnie zawsze było średnie, no ale teraz niestety będę was co odcinek tym męczyć, więc z góry przepraszam, jeżeli będzie was to wkurzać. Naprawdę wiem, że to jest irytujące, wiem, że to jest wkurzające, ale no nie ukrywam, zależy mi na tym, żeby osiągnąć te liczby, bo to są już takie jakieś okrągłe, jakieś kolejne progi, które można zdobyć i wiecie, no jest to kuszące. Natomiast ja już odpalam nasze zowu. Włączamy sobie tutaj tryb życia i będę wam omawiać, co się zmieniło. Nie zmieniło się niewiele, tak naprawdę ułożyłam sobie tutaj te drewienka, które widzicie wzdłuż drogi, ułożyłam trochę tutaj kwiatków, do końca nie wiem, jak one wyglądają, więc będę musiała jeszcze to sprawdzić za dnia. Mam nadzieję, że nie będą dalej wyłazić. No zobaczymy, jak to będzie się dalej rozgrywało. Pingwin do rozmnażania wsobnego. Oj, niedobrze. No ale trudno, dobra, już się rozmnażajcie wsobnie, byleby coś tam się uchowało z tych pingwinów. Dobra, koniec. Mam nadzieję, że nie będzie mi dzisiaj dużo tych alertów o uciekaniu wychodziło, bo ostatnio był tego nadmiar. Tak się to prezentuje aktualnie. Zrobiłam tutaj wejście dla naszego personelu, takie błękitno-czerwone. Ono się świeci na niebiesko, ale to naprawdę fajnie się tutaj prezentuje. Wrzuciłam tutaj też te drewna, żeby oddzielić strefę pracowniczą. Ta strefa pracownicza jeszcze też jest do ozdobienia, bo na razie nie wygląda zbyt pięknie. Tutaj widzę, mam jakieś problemy z roślinami, które są źle ułożone. Nie wiem, czemu tego nie zauważyłam, ale muszę to usunąć. Także na razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o te nasze piękne zoo. Karaluch nosorożec nie żyje. Mamy 20 alertów, że z budynkami są problemy. Wiecie, co jest najgorsze? Że te wszystkie automaty tak strasznie się psują. Oni powinni coś zrobić z tym, żeby one się mniej psuły, bo to jest aż irytujące. Ja nie wiem, automaty aż tak masakrycznie szybko się raczej nie psują z tego, co wiem. A poza tym to chodzi też ten problem, że moi mechanicy właściwie rzadko kiedy te automaty naprawiają. Brak zasilania. Czemu brak zasilania? No i ja sobie zapauzuję tutaj grę i poukładam jakieś te piękne zieleninki, żeby to fajnie wyglądało. Wy albo to zobaczycie na przyspieszeniu, albo już gotowe, w zależności od tego, jak dzisiaj będzie długi materiał. A na przyspieszeniu oczywiście nic nie gadam, chociaż wiecie co, może pogadam do was, może nie będę tego przyspieszać. Tak czy siak nie będę wykorzystywać jakichś nie wiadomo jakich roślin, tylko będę się skupiać prawdopodobnie na tym, co już mam tu, żeby to wszystko jakoś się ze sobą połączyło fajnie. Albo nie wiem, może sobie to pofiltruję na przyrodę i damy tutaj biomy, klimat umiarkowany, nie, kontynent, Ameryka Północna, Środkowa i Południowa, bo to najlepiej będzie się prezentować. I lecimy z tymi wszystkimi kwiatami, pierdołami. To była taka piękna, zielona trasa, pełna nie wiem czego. I jeżeli chodzi o drzewa, to strasznie nie lubię tego dostosowywania, bo to jest fajne,
kiedy macie kwiaty tutaj przy rzece, bo to jakoś tak ładnie się zgrywa, ale w momencie, kiedy już tych kwiatów nie ma, to się staje naprawdę w pewien sposób upierdliwe. I ten czerwony tutaj musi też się przełamywać. O, widzicie? Teraz mi się to przyda przy kwiatach. No, ale wcześniej jakoś tak, nie wiem. Wcale mi się to nie podobało za bardzo. Co my tu mamy jeszcze takiego, że to tak wygląda? To wygląda jakoś tak pięknie, nie wiem, jakoś... Próbowałam zrobić to... tutaj? Ale to już tak mi nie wygląda. Może dlatego, że nie ma kamieni? Jakoś tak nie chcę za dużo tych kamieni dać, bo kamienie to są taki standard. Mam wrażenie, że w każdym zoo zawsze są kamienie. A ja nie chcę mieć kamieni, dlatego mam drewienka. W moich poprzednich zoo miałam właśnie też sama dużo kamieni. Potem zaobserwowałam, że w każdym zoo są kamienie i tak miałam... nie, to jak w każdym zoo są kamienie, to ja już nie chcę kamieni, więc aktualnie mamy trochę to inaczej, ale jednak mimo wszystko te kamienie fajnie to ozdabiają, bo jedyne, co mnie denerwuje w tej grze, to to, że ta trawa i to wszystko nie jest takie nasączone... znaczy nasączone, czy jak ględzy. Nie jest takie... kolorowe. W Planet Coasterze jest dużo kolorowsze to wszystko i takie, nie wiem, żywsze. W Planet Zoo to jest takie trupie i to też nie chodzi o to, że ja mam to trupie, bo założyłam sobie w Australii to zoo, tylko dlatego, że ta gra po prostu tak ma. Ona jest taka wyzbyta kolorów. Czy wyzbyta? Wyzbyto ją? Jezus, nie wiem jak powiedzieć, ale wtopa. Jestem głupia. Nie jest taka kolorowa po prostu. I tak, nie wiem. Tutaj jeszcze jak robimy te strefy, to w miarę wygląda, ale tak ogólnie brakuje mi takich żywych rzeczy i... No i narzekam, wiem. No ale denerwuje mnie to narzekam, nie? Gdybym była super szczęśliwa z tego powodu, to bym nie narzekała. Dobra, mamy to, lecimy sobie dalej do roślinności i... I ogólnie ten. Nie liczę, że te subskrypcje uda nam się szybko wbić. Raczej sądzę, że nam to naprawdę bardzo długo zajmie, zanim wbije tu 10 tysięcy, a na głównym 110 tysięcy. Ale myślę, że to jest naprawdę fajna okazja. No i fajnie, że będzie rozdanie i no jest to klimatyczne, więc... Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, a zawsze jakoś tak moje kanały, tak z 45% osób nie subskrybuje, nie wiem o co chodzi. Ale jeżeli nie subskrybujecie, to zostawcie te subskrypcje, bo tam dla ludzi to jest czasami nawet niepotrzebne, bo i tak jak oglądają jakiś kanał, to sobie wyszukują, wbijają, nie potrzebują nawet tych powiadomień, bo te powiadomienia raz idą, raz nie idą. Ale dla nas twórców jest to istotne, bo wiemy wtedy, ile osób mniej więcej zechciało nasz kanał. Kochani, zakończyłam już tę część, powiedzmy, że wodną. Znaczy, dobra, no nie jest jakoś mocno zakończona, ale już zalesiłam. Z tej strony nie mamy drewna, mamy drewno tylko z tej strony. Bo już z tej stwierdziłam, że to by mogło być za dużo, przynajmniej na razie tak chcę, żeby było, a co mi potem się wymyśli, to też tyle mojego. Wygląda to mniej więcej tak, tutaj mamy oczywiście tę strefę łódkową, tutaj sobie płyniemy, brum brum i w ogóle i te sprawy. Jeszcze sobie skopiuję te zieleninki, bo ja chcę, żeby one tutaj sobie pływały co jakiś czas. Ja je mam złączone w jedno, żeby mi lepiej i prościej było je układać tutaj. I lecimy dalej, tutaj też sobie ustawię, żeby było. No wygląda to, wydaje mi się, naprawdę całkiem ok, szczególnie nocą będzie to wyglądać przepięknie. I myślę, że jeżeli chodzi o te pierwsze kroki, to mamy je już zrobione. Następnie będzie nas czekał kolejny wybieg, ale zanim do tego przejdę, zobaczę jeszcze, co tutaj się dzieje. Głośnik 19 edukacyjny jest zagłuszany. Przez co niby? Nie rozumiem. Matko Boska. Jakie to jest? Informacje o wybiegu są. Wiecie co? Wszystko jest dobrze. Naprawdę wszystko jest dobrze. Wy nie mówcie, co mam robić. Ja dobrze wiem, co mam robić. Dobrze wiem, jak to powinno być. Okej. Okay. Teraz tylko pytanie, dlaczego nie mam tutaj żadnych informacji edukacyjnych na tym wybiegu i dlaczego tutaj w ogóle nie mam prądu i o co chodzi?
Czemu jest to wyłączone i czemu tutaj jest brak? Jezu, znowu ta aktualizacja wszystko mi wyłączyła. Miałam aktualizację i wszystko nie działa jak zwykle. Fajnie, nie? Szkoda, że nie da się jakoś jednym kliknięciem ogarnąć. Ale się nie da. Okej, okay, chociaż sprawdźmy, czy te głośniki są tutaj ustawione, że mają mówić o jaguarze i w ogóle. Brak. Jaguar. Nie znoszę tego w tych aktualizacjach. Czasami coś takiego właśnie wyłączają. Bo mi jest na przykład potem czasami ciężko ustawiać od nowa to. Chyba, że to się da jakoś jednym kliknięciem. Nie wiem, jakieś napraw dziwną aktualizację. To by było fajnie, ale wątpię. A żeby coś takiego egzystowało. Jaguar. Gdzie tutaj jest jeszcze jakiś głośnik edukacyjny? Tu jest głośnik edukacyjny, okej. Okay. I weź się do niego dostań teraz, człowieku. A potem będzie, że moje zoo jest słabe, bo nie ma głośników edukacyjnych. I bo nie edukują w moim zoo o jaguarkach. Muszę popatrzeć wszystkie te tablice teraz. Jaguar. Jaguar. Nie wiem, czy wszędzie to jest poustawiane, no ale... już trudno. Dobra. Wygląda to całkiem zacnie. I moi drodzy, będziemy powoli przechodzić do kolejnego aspektu zwanego sprawdzanie dobrostanu naszych zwierząt, czyli klasyk. Tutaj jest średni dobrostan, anakonda, to ciebie sprzedamy, bo jesteś stara i sprzedamy ciebie, bo jesteś stary, bo dusiciel. Ciebie sprzedajemy, bo jesteś stary i... ciebie, a was zostawiamy. Niby kobry teraz trzeba sprawdzić, więc to tak. Ciebie zostawię, ciebie tak, ciebie tak, ciebie tak. O, tak i lecimy dalej. Ty likwy scynkowe. Dobra, zrobimy tak. I to chyba tyle. Wyślij do centrum handlowego, handel zwierzętami w ekspozycjach, magazyn, wybierz szybkie, szybka transakcja. Potwierdzamy. I muszę sobie sprawdzić, nie wiem czy to będzie widoczne, czy już nie będzie widoczne, ale chciałam w historii handlu zobaczyć, co zostało zakupione. Ktoś kupił ode mnie moje cudowne foki. Właściwie wszystkie poszły, no i nawet poszły jaguary. Wow. A w magazynie dalej mam 45 zwierząt. I nie wiem skąd, i nie wiem dlaczego ty jesteś w ciąży, wyślij do zoo, to może ja cię wyślę faktycznie do zoo. Do wydr wielkich. Wielbłąd, małpy, koali jest bardzo dużo, trochę kangurów, ten, karłowaty. Nie, nie, szybka, ja chcę handlować go. Idźcie sobie tam na handel, nie wiem za ile, ale idźcie. Może ktoś was kupi i będzie dobrze. Aha, i wy też chyba powinniście iść na handel. A ciebie wypuszczę na wolność, bo ty jesteś biedny. Ja cały czas mówię to samo w tej serii. Jezu, to jest straszne. Ale tak, no nie wiem. Idźcie z handluj. Kto was kupi, to was kupi, ale może ktoś was kupi. Właściwie powinna może taniej to sprzedawać, skoro mam takie super dobre geny. Tego sobie zostawiam, bo on ma fajne geny. Jest czarny. I mi się podoba. Koali nie, ciebie nie, ciebie nie, ciebie nie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Wydra wielka wkrótce doczeka się potomstwa. To jest ta, którą tu wpuściłam? Być może. A jak u was stan? Dość was tutaj, duża ilość jest. I będzie was jeszcze więcej. Dobra, a jak u Dingo?
Jest okej. Okay. Co tam u koali słychać? Sebastian jest bezpłodny, nowy dom. Grace jest bezpłodna, nowy dom. I został William, który ma jakie geny? Dosyć dobre. I został nam tutaj oprócz Williama Xavier. Moi drodzy, nadszedł ten czas, że musimy się zastanowić nad tym, jakie kolejne zwierzę będziemy tutaj do naszego zoo przyjmować i z Ameryki Południowej. Ja sobie zapisałam co i jak, jeżeli chodzi o Amerykę Południową w moim cudownym notesie, żeby wiedzieć, jakie zwierzęta mieć musimy. I tutaj mamy chrząszcz tytan, kapucynkę, lamę legwana, liściołaza żółtego. Ogólnie tutaj jest dużo takich ekspozycji zwierząt, to wiadomo, ptasznik. Ptasznik olbrzymi, żyrzutka, skolopendra olbrzymia już mamy, tapir panamski, wałęsak brazylijski, żółw słoniowy, ale myślę, że pójdziemy sobie teraz może do wybiegu lam. Czy ja bym chciała, żeby tutaj się gdzieś lamy znajdowały? Tutaj byłby dobry wybieg dla lam, bo można byłoby go zrobić naprawdę dużym i nie kolidowałoby nam to jakoś mocno z niczym. Czy ja chcę mieć tutaj lamy? Tak, myślę, że tu zrobimy lamy. A tu zrobimy kapucynki. Aha. Myślę, że jest to mądrym wyjściem. Także tak. Lecimy sobie teraz do terenu, do rzeźbienia i płasko do fundamentów. I tutaj muszę sobie to skrócić. Bo nie chcę, żeby to było aż takie. Potem następne, co muszę zrobić, to muszę zrobić ogrodzenie, w sensie bariery. Biorę sobie tutaj te niewidzialne i sobie zaraz tutaj ustawię naprawdę dosyć duży wybieg, gdzie będziemy mieć lamy chyba z jednej i z drugiej strony, albo po prostu wszystkie w jednym. Chociaż czekajcie, przeczytam, jak się lamy hoduje, bo może on, nie no, one chyba muszą mieć duży wybieg. Wyszukaj lama. I słuchajcie, lama andyjska to gatunek z rodziny wielbłądowatych zamieszkujących górzyste i stepowe obszary zachodniej części Ameryki Południowej. Naturalnie zwierzęta te występowały w Ekwadorze, Peru, Boliwii, Chile, Argentynie, ale obecnie można je spotkać na całym świecie. Są hodowane, ponieważ można z nich pozyskiwać wysokiej jakości wełnę. Lamy są zwierzętami udomowionymi i towarzyszą człowiekowi jako zwierzęta gospodarskie i juczne już od 4000 lat. Lama ma długą szyję, długie nogi i masywne ciało pokryte gęstą, kosmatą wełną barwy białej, jasnobrązowej, srokaty czarnej lub szarej. Osobniki obu płci osiągają wysokość od 1,6 do 1,8 metra i od 92 do 160 cm długości, ważąc przy tym od 130 do 200 kg. Lamy to zwierzęta udomowione, w związku z czym są gatunkiem o dużej, dobrze uregulowanej liczebności, które nie wymagają ochrony. Są to ogólnie zwierzęta łagodnym usposobieniem, ciekawskie i dające się z łatwością tresować. Od minus 5 do 40 wytrzymują, 550 metrów kwadratowych, nie potrzebują wody ani jakichś głębokości. Dane gatunku od 2 do 30, samice do 30, samce do 30, 2 do 30, 2 do 30. Hierarchia społeczna ulega ciągłym zmianom w wyniku drobnych starć, ufność i można wchodzić na wybieg lam. Czyli czeka nas naprawdę fajny wybieg, bo zrobimy tutaj tak, zrobimy przejście tutaj od lam po kapucynki. Ale będzie fajnie na tym zoo. No, bardzo fajnie. I połączymy sobie jakoś to, te przejścia. Dobra, to lecę do barier. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Yeah.
Dobra, kochani, już taką pierwszą próbę, po, czy próbę, pierwsze coś mające przypominać wybieg dla lam jest gotowe. Jeżeli chodzi o sam jego wygląd, właśnie się tak zastanawiam, bo teoretycznie tutaj dawałam chyba cegłę, ale mi chyba bardziej by pasowało do tych lam drewno i chyba to zmienię na drewno, ale to na razie nie jest istotne. Wygląda to trochę krzywo, natomiast tutaj będzie wszystko ładnie, pięknie zrobione. Mianowicie planuję tutaj te drewna, które widzicie, poustawiać, w sensie tak, czekajcie, bo one powinny być tak, żeby nic mi się tutaj nie zmieniało wysokością. Tfu, nie to, Boże. Ctrl D najszybciej, najprościej. Planuję sobie to poukładać tutaj, widzicie? To będzie z takim drewnem wyłożone całe, więc to nie będzie takie tutaj, że o, po prostu oni sobie przychodzą i wszystko takie, nie wiem jakie, nieogarnięte, to będzie ładnie wszystko ogarnięte, ładnie wszystko poukładamy. Natomiast nie wiem, czy ja to wszystko zdążę zrobić już w dzisiejszym odcinku, bo to trochę, no, wymaga nam czasu, pracy, poświęcenia czasu i ogólnie, no, nie jest to takie łatwe. Ale postaram się zrobić jak najwięcej, żeby ten dzisiejszy odcinek też był w jakiś sposób dla was interesujący. Foka wkrótce doczeka się potomstwa. Dobrze, on się tam potomstwo robi, a potem przychodzi co do czego, to same masakry się dzieją. Ale ja im nie wyłączam tego rozmnażania. Niech się rozmnażają, jeżeli mają ochotę, bo no cóż, no. Po prostu niech się rozmnażają. Więc tutaj sobie to drewno tak ładnie poukładam. Żeby ono mi trochę wchodziło, ale nie aż tak, żeby było widoczne. Okej. Wbrew pozorom to nie jest jakieś dla mnie dramatyczne układać. Ja lubię układać te drewna, bo zawsze myślę sobie, że okej, na pierwszy rzut oka wygląda to na mozolne, takie nudne, takie Jezu i w ogóle, ale z drugiej strony potem fajnie mi się to prezentuje. Ja jakoś mam słabość i miłość do tego drewna, więc go układam. Tylko z nim jest ten problem, że potem się psuje ogrodzenie i zwierzaki mają wrażenie, że mogą po nim chodzić, więc to jest gorsze. Nie wiem, czy lamy mogą z kimś egzystować na wybiegu, bo też mówiliście, że fajnie byłoby połączyć kilka gatunków, ale to też jest coś, co nie do końca ja lubię robić, przynajmniej to mi nie pasuje w moim stylu zoo, bo jak ludzie robią zoo bardziej takie naturalne, nie takie dziwne jak moje, bo moje to jest bardzo nierealistyczne, ale są ludzie, co robią bardziej takie realistyczne zoo, że jakiś krajobraz i w ogóle dostosowują go. Naprawdę pięknie to też wygląda oczywiście. No to tam fajnie się mieszają te gatunki, bo to takie naturalne jest. Moje to jest stricte takie, że są wybiegi, no i wszystko jest takie od linijki, ale też ja jestem taką osobą, więc to nie jest dziwne, że akurat moje zoo wygląda tak, a nie inaczej. Jest bardzo, bardzo, bardzo po mojemu.
Kochani, zakończyłam już ogarnianie naszego wybiegu. Znaczy, w sensie zakończyłam. Powiedzmy, że zakończyłam, jeszcze jakiś taki super idealny nie jest, ale już bliżej końca niż początku, jeżeli chodzi o ten wybieg. Moje lamy zyskały sobie nowe otoczenie. Jeżeli chodzi o miejsce do biegania, to mają go 1562, minimum tutaj widzę, że 700. Tutaj zrobiłam im trochę wolnej przestrzeni i myślę, że to się tutaj sprawdzi. Nie jest to może nie wiadomo jak wypaśny wybieg, ale sądzę, że fajnie i można sobie wejść tutaj i z lamami posiedzieć, egzystować i w ogóle. Więc moi goście, którzy będą chcieli tutaj z lamami się przywitać, to będą mieli taką okazję. No i wybieg jest oczywiście podpięty pod moją strefę pracowniczą. Także mamy takie zwykłe lamy brązowe i są też lamy te jaśniejsze. Jeżeli chodzi o księgę stada, rodzice, ojciec nieznany, matka nieznana, ale powinny być też tutaj te jaśniejsze lamy. W ogóle fajna była ta aktualizacja, która wprowadziła nowe kolory zwierząt, bo no jak widzicie, pięknie się prezentują, przepiękna pani, jest jaka uśmiechnięta. Czy tutaj jakaś miłość się szykuje? Ojoj! Ale to jest słodziaszne! Będzie nowe lamiątko? Już zapisałam sobie zrzut ekranu. Także cieszę się bardzo. Tutaj widzę już związki, jakieś karmniki. Tutaj nie wiem, czemu to wpada do wody. Trochę gorzej, no ale jest. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Facebook, Instagram, jak zawsze dla Was w opisie. Oczywiście zapraszam Was też... O, może musiałeś zrobić kupę na koniec. Zapraszam Was też na mój główny kanał. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, koniecznie zostawcie subskrypcję, ponieważ kiedy tutaj dobijemy 10 tysięcy na głównym kanale, 110 tysięcy będzie rozdanie, będzie live 10-godzinny, będzie się działo, będzie fajnie, więc nie zapomnijcie o zostawianiu subskrypcji. Żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!